Witamy mieszkańców osiedla Zielony Południk. Nazywam się Joanna Rajs, jestem architektem krajobrazu i miałam przyjemność uczestniczyć w projektowaniu zagospodarowania terenu i zieleni, którą w tej chwili tutaj widzimy i która za chwilę będzie tworzona również na kolejnych etapach osiedla. A towarzyszy mi Beniamin, który jako fabryka zieleni pomaga w realizacji tego, co ja sobie gdzieś tam wymyślę w głowie i narysuję na karteczce, a on i jego niesamowicie sprawna ekipa sprawiają, że ta zieleń staje się ciałem i potem tak pięknie wygląda. Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ w tej części osiedla, w tym bardzo fajnym i kameralnym wnętrzu osiedlowym zaprojektowaliśmy skrzynki, właściwie coś, co docelowo ma służyć mieszkańcom, ma być ich taką namiastką własnego ogródka działkowego, ponieważ w tych skrzynkach zapraszamy Państwa docelowo, żeby sobie je próbować jakoś zaadoptować i żeby każdy swój własny zagonek pietruszki tudzież koperku mógł tutaj wsadzić. Przygotowaliśmy plan nasadzeń do trzech skrzynek. Jedna skrzynka będzie taką mieszanką ziół, które właściwie można bardzo często spotkać na polskim stole. Jedna skrzynka, nazywaliśmy ją skrzynką śródziemnomorską, czyli dla fanów makaronów i potraw typowo włoskich. Jak chcemy uzyskać dobry efekt na lawendzie, to warto zapamiętać takie coś jak 888. Dlaczego? Jeśli przytniemy lawendę 8 dnia, 8 miesiąca na 8 cali, ona się w przyszłym roku odwdzięczy. A jedna skrzynka, jako że właściwie poniekąd nazywa się to herbarium, a herbarium ma również walory edukacyjne, będzie przeglądem roślin z rodziny baldaszkowatych, które mają walory zarówno lecznicze, jak i przyprawowe. Sercem tej części osiedla jest kącik przeznaczony założenia do zagospodarowania przez mieszkańców. My, aby Państwa wspomóc, ale również trochę może zmotywować, zmobilizować do działania, pozwoliliśmy sobie zagospodarować po pierwsze dzisiaj pierwsze trzy skrzynki ziołowe, a także posadziliśmy kilka drzewek owocowych, takich klasycznych drzewek owocowych uprawianych na ogródkach działkowych. Pozostałe skrzynki, wszystkich jest 14, czekają na Państwa. Za mną już przykład pionierskiego zagospodarowania przez mieszkańców, czyli plantacja truskawek. Także smacznego!